klasyczne kręcenie 90-tek, latające domy i ogromne bossy. A to dopiero początek dzisiejszego odcinka, w którym zobaczycie wszystkie 87 ciekawostek o LEGO Fortnite. Materiał powstał w wyniku płatnej współpracy z Epic Games. A ciebie, przyjacielu, proszę o współpracę ze mną. Za każdą ciekawostkę jedną dobijacie 1000 polubień. Jeżeli jakimś cudem wam się to uda, to pojawi się kolejny odcinek z LEGO Fortnite. A dodatkowo, jeżeli zostawisz suba i napiszesz w komentarzu ciekawostkę, której nie będzie na tym filmiku, więc oglądaj do końca, to możesz zgarnąć tego oto Apexa. Koniecznie wpisz kod JACOB w sklepie Fortnite. Puf. Pierwsza ciekawostka dotyczy sklepu z przedmiotami, w którym, moi drodzy, każdy z was może znaleźć pakiet z darmowymi strojami do LEGO Fortnite. Druga ciekawostka dotyczy szafki, w której, jak się okazuje, masa strojów z Fortnite została przeniesiona po prostu za darmo do LEGO Fortnite. Trzecia ciekawostka, oprócz strojów wynikających z różnych kolaboracji. Czwarta ciekawostka, w LEGO Fortnite istnieją lamy, z których wypadają naprawdę mega mocne przedmioty. Przykładowo burgerek, dynamit i wiele więcej. Piąta ciekawostka, przy użyciu dynamitu można wysadzić chociażby wilka. Zbyt niska temperatura otoczenia może błyskawicznie doprowadzić do naszego zgonu. Rzecz jasna w grze komputerowej. Natomiast siódma ciekawostka mówi o tym, że jak najszybciej należy skraftować łóżko, ponieważ po wyeliminowaniu nas właśnie tam się odradzamy. Natomiast jak głosi ósma ciekawostka, nasz plecak zostaje w miejscu, w którym zostaliśmy wyeliminowani. I po prostu możemy go podnieść. Dziewiąta ciekawostka, mapa w LEGO Fortnite za każdym razem wygląda inaczej. Jest losowo wygenerowana dla każdej gry. Dziesiąta ciekawostka, zanim będziecie chcieli otrzymać mięso z jakiegokolwiek zwierzaka, najpierw warto go pogłaskać, ponieważ wypada wam wtedy przykładowo wełna. Z owcy, skóry, jajko, z krowy, mleko i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jedenasta ciekawostka, ze zwierząt leci wam nawóz, który jest potem potrzebny do tworzenia grządek. Na których, uwaga, 12 ciekawostka, później możecie sadzić różnego rodzaju roślinki. 13 ciekawostka, kiedy pada deszcz, ognisko normalnie funkcjonuje, natomiast nie możecie korzystać chociażby z warsztatu, tartaku i tak dalej, i tak dalej. 14 ciekawostka, jeżeli zaczniesz tańczyć w pobliżu NPC-tów jakąkolwiek emotkę, to wszystkie NPC-ty do ciebie po prostu przybiegają i tańczą dokładnie tą samą emotkę razem z tobą. 15 ciekawostka, jeżeli kościotrup zaatakuje was blisko osady, to wasze NPC-ty powinny wam pomóc. 16 ciekawostka, dokładnie tak możecie mieć swoje NPC-ty, wystarczy, że załatwicie im łóżko. 17 ciekawostka, NPC-ty w nocy zazwyczaj śpią i normalnie mają sny. Jeżeli klikniemy rozmawiaj, to budzimy NPC-ta do życia. 18 ciekawostka, NPC-ty mogą zbierać dla was różnego rodzaju surowce, później możecie je od nich odebrać. 19 ciekawostka, jeżeli podczas nocy to wy pójdziecie do łóżka, zamkniecie sobie ładnie drzwi i pójdziecie spać, noc nie przemija, możecie normalnie czuć zimno, jeżeli nie macie dookoła żadnego, nie wiem, światła, ciepła i tak dalej. W zasadzie to nic się nie dzieje. 20 ciekawostka, jeżeli zostaniesz zaatakowany przez chociażby kościotrupa i trzymasz prawy przycisk myszki, czyli tarczę, to totalnie nic ani ten kościotrup ci nie robi. No proszę bardzo, przecież on jest taki bezradny, Boże. O, kolejna ciekawostka, NPC-ty po zabiciu kościotrupa płaczą. 22 ciekawostka, jeżeli padacie z głodu, to cały czas tracicie serduszka. Ciekawostka numer 23, w LEGO Fortnite oczywiście, jak widzicie w tym momencie na ekranie, możemy pływać. Co prawda bardzo wolno, nasza energia się traci, ale pływać możemy. Ciekawostka numer 24, jeżeli podczas pływania zabraknie nam energii, mamy czarny ekran i po prostu wracamy automatycznie na ląd. Ciekawostka numer 25. W LEGO Fortnite istnieją ogromne, ale to naprawdę ogromne potwory. I teraz uwaga, ciekawostka numer 26. Mianowicie te potwory mogą pomóc nam w farmieniu drewna czy kamienia. Po prostu je taranują, a materiały wypadają. Natomiast 27. ciekawostka mówi o tym, że pozostałości jadu po pocisku potwora są w stanie nas zabić bardzo, ale to bardzo szybko. 28 ciekawostka, możecie stworzyć talizmany zdrowia, które po dodaniu do waszego ekwipunku zwiększają wam, moi drodzy, ilość waszych serduszek. 29 ciekawostka, w LEGO Fortnite normalnie na mapę spadają zrzuty. Jezu, jak to dobrze wygląda. I uwaga, następna ciekawostka, zobaczmy, co z tych zrzutów wypada. Granit, linka, jajko, siorbogrzyb. Czyli działają podobnie do lamy. 31 ciekawostka, jeżeli jesteście w krzaku, to wilk was nie widzi i na was totalnie nie reaguje. Natomiast jeżeli z niego wyjdziecie, to klasycznie was atakuje. I teraz 32 ciekawostka, czy jest stanie, jak wejdziemy nagle? Odpuszcza. I to jest niesamowite. Dobra, tego się nie spodziewałem. Skacze sobie dookoła, ale nic wam nie robi. 33 ciekawostka, nie jesteście w stanie wykopać żadnej, ale naprawdę żadnej dziury w LEGO Fortnite. Jak widzicie, kopię, dostaję ziemię, na przykład dostaję na Londynie, ale nie ma tutaj żadnego śladu po moim kopaniu dosłownie po chwili. Ciekawostka numer 34, wielu przyjaznych NPC-tów, którzy nawet nie należą do waszej wioski, nie możecie bić, zadawać im damage'a i tak dalej. Ciekawostka numer 35, jeżeli w wiosce macie za mało łóżek, to
NPC niestety nie jest w stanie w niej zamieszkać. Ciekawostka numer 36, jeżeli widzicie takie beczki z dynamitem, to możecie je na spokojnie podnieść. Ale ciekawostka 37, jeżeli je rzucicie, to one wybuchają i mogą was też zdetonować. Ciekawostka numer 38, jeżeli podejdziecie do krowy drugi raz z rzędu i pogłaszacie ją ponownie, to ona tym razem wam mleka nie da, tylko zamuczy. I tak możecie ją głaskać w kółko, ale mleka już nie otrzymacie. Ciekawostka numer 39, jeżeli irytują was te oto potworki, wystarczy mieć tarczę. On po odbiciu od tarczy jest całkowicie bezbronny i możecie go w sekundę wyeliminować. Ciekawostka numer 40, kościotrupy i wilki też ze sobą walczą. W momencie, kiedy podejdziecie podczas takiej walki, to totalnie nic, ale to nic wam nie robią. Natomiast możecie wyeliminować jedną i drugą stronę bardzo szybko. Ciekawostka numer 41, istnieją domki z mieszkańcami i ogniskami, w których możecie czuć się bezpiecznie podczas nocy. Ciekawostka numer 42, bramy garażowe da się otwierać w Lego Fortnite. Czy jak ja coś ukradnę temu NPC-towi, to coś się dzieje? Nie. To była ciekawostka numer 43. A ciekawostką 44 jest fakt, że tego NPC-ta można wynająć i on będzie biegał z wami. I wtedy ognisko, które wcześniej się paliło, gaśnie. Ciekawostka numer 46. Czy ten NPC ma HP i może zginąć? Mam nadzieję, że za chwilę się przekonamy. Na razie sobie fajnie radzi. Nie ma chyba HP, bo po otrzymaniu hita nic się nie stało. Ciekawostka numer 46. Kiedy robi się jasno, kościotrupy zakopują się pod ziemię. Ciekawostka numer 47. Ten oto tęczowy motylek zawsze prowadzi was do czegoś dobrego. I w tym przypadku jest to lama, ale nie zawsze to lamą musi być. 48. Ciekawostka. W domkach oprócz skrzynek możecie przeszukiwać również meble. 49. Ciekawostka. Sprawdzamy, czy tego NPC-ta, który ze mną biega, mogę wysadzić. Zaraz wysadzę chyba sam siebie. Tak. Nie. Wysadziłem go. A czemu z niego nic nie wypadło? To ja przepraszam, ale no jakbym wiedział, że nic nie dostanę, to bez sensu. 50. Ciekawostka. Na swojej drodze możecie spotkać NPC-ty, które bronią skarbów. One z reguły nie są jakieś silne. Ty! Mój ziomek wrócił! Aha, czy jednak się go nie da wysadzić, ale fajnie. Chcesz ze mną rozmawiać? Światła, kamera, cześć. Cześć. Ciekawostka 51. Te skrzynie pewnie wam coś przypominają, a kiedy je przeszukamy, to mamy w nich... O Boże! Bardzo różne rzeczy, tym razem tragiczne. 52. Ciekawostka, jeżeli otworzycie ekwipunek, bo macie go wypełnionego aż po brzegi, to klikając M jest szansa, że niektóre itemy się połączą i zyskacie po prostu troszkę miejsca. 53. Ciekawostka, mapa w LEGO Fortnite jest na tyle ogromna, że nawet po całkowitym oddaleniu musimy po niej, a raczej ją przesuwać, żeby widzieć na przykład siebie i domek. Jezu! Z Rifta wyskoczyli. A moi drodzy, była ciekawostka numer 54, mianowicie postacie wyskakują z Riftów. Ciekawostka numer... O Boże, muszę uciekać przed tym. Numer 55, czy mój NPC poradzi sobie z wielkim bossem? O nie, wielki boss ma w dupie mojego NPC-ta. On woli walczyć z kurczakiem. On mnie goni. A mojego NPC-ta ze mną nie ma. Czyli on go wyeliminował, czyli on jest w stanie go wyeliminować. A nie, mój NPC wrócił. Niesamowite. Jeżeli przykładowo nie macie tarczy, to po prostu możecie przeskoczyć tego oto nubka i to była ciekawostka numer 56. A ciekawostka numer 57 mówi o gejzerach i o tym, że rzekomo działają wybijająco i wtedy nie dostajemy damage'a. Mega fajne, szkoda, że się nie da latać, ale i tak fajne. Ciekawostka numer 58. Wszystkie zwierzęta na pustynnym biomie są silniejsze. Przykładowo na takim zwykłym pająki umierają na hita z tego mieczyka, a na pustynnym na jakieś 5. Kitów. Chłopie, zrespiłem się w plecaku. Ciekawostka numer 59, jeżeli wyjdziecie z gry w trakcie śmierci, to zrespicie się w plecaku i od razu możecie go podnieść wraz ze wszystkimi przedmiotami. Ciekawostka numer 60, naszemu towarzyszowi, moi drodzy, możemy podarować chociażby kill off. O, podziękował. Ciekawostka numer 61, kamienne kule znajdujące się na mapie można przesuwać. O, i one zadają damage. Ciekawostka numer 62, mianowicie pochodnią, moi drodzy, można rzucać. Jeżeli rzucimy nią w dynamit, to czy on zapłonie? Nie. Próba numer 2? Nie. Numer 3? Nie. No naprawdę to nie płonie? Naprawdę to nie płonie. Ciekawostka numer 63, na mapie istnieją cave'y, do których możemy na spokojnie wejść. No nie wiem, czy tak na spokojnie, bo trochę to trwa, ale udało się. Ciekawostka numer 64, jeżeli jest wam przykładowo zimno, to wystarczy wciągnąć pochodnie i działa identycznie jak ognisko. Ciekawostka numer 65, po odpaleniu mapy jaskinie zawsze oznaczone są takim oto znaczkiem. Ciekawostka numer 66, masa miejscówek powstała na wzór miejscówek z Fortnite. Ciekawostka numer 67, po wyeliminowaniu takiej zgrai, o ile ją w ogóle wyeliminujemy, bo ja nie mam miecza, ale myślę, że i tak damy radę. Ostatni koleżka został.
ognisko. Tej oto zgrai gaśnie. Ciekawostka numer 68, mianowicie sprawdzamy, co się stanie, jak drop wyląduje nam na głowie. Totalnie nic, nie dostajemy damage'a, nie giniemy, a jak odchodzimy, to po prostu spada. Co to? Kopie piorun. No to kolejna ciekawostka, w LEGO Fortnite są pioruny. O, w dupę. Ciekawostka numer 70. W jaskiniach macie masę skorpionów. Jeszcze nie wiem, jak działają, ale za chwilę sobie zobaczymy. Są takimi pajączkami i ja pierdykam, ale jest ich strasznie dużo. Ciekawostka numer 71. Po odpaleniu mapy w jaskini mamy informację, że mapa jest niedostępna. Ciekawostka numer 72. Jeżeli gdziekolwiek nie możecie wejść, zawsze możecie zbudować schody. Cyk pyk, proszę bardzo, wchodzicie pod skrzyneczkę. Prosta sprawa. Kurde, nie miałem odpalonego tego. Ty, on umarł przez to, że wpadł do wody. A to akurat kolejna ciekawa ciekawostka, która nagrała mi się przez przypadek, bo tak naprawdę chciałem nagrać ciekawostkę numer 74, w której, uwaga, chodzi o to, że jak z zapaloną pochodnią wejdziemy sobie do wody... Papa, on znowu zginie? Zginął. Ja pierdzielę. Ale jak z zapaloną pochodnią wejdziemy sobie do wody i wyjdziemy z tej wody, ta pochodnia wcale nam nie zgasła. To nie zadajecie jej w ogóle damage'a. Ciekawostka numer 75. Jeżeli strzelimy z kuszy w dynamit, to on automatycznie wybucha. I chłopie, my dostajemy materiały nawet z tej budowli. Mega warf. Ciekawostka numer 76. Istnieją zielone skrzynki, czyli inne niż brązowe. Itemy są w nich średnie. O kurde, robimy ciekawostkę numer 77. Czy on potrafi pływać? Hello? O ja pierdykam, ale się wkopałem. On mnie goni. Goni mnie, jest za mną. Wejdź do wody. O nie, on stary nie musi pływać. Pobiega po wodzie. O, jestem dead. No, można by powiedzieć, że potrafi. Chociaż nie, on umarł. Co ty gadasz? Jakby zniknął. To jest sposób, żeby się go pozbyć. Tylko czemu ja też umarłem? Ciekawostka numer 78. Drzewo podczas upadku może was zmiażdżyć. Ciekawostka numer 79. Możecie stworzyć latający domek. Tylko jak widzicie, będziecie do tego potrzebowali naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo balonów. Ciekawostka numer 80. W momencie, kiedy wasz kolega wychodzi do lobby, to jego postać rozsypuje się. Dosłownie. Ciekawostka numer 81. W LEGO Fortnite istnieje tęcza i prawdopodobnie na jej końcu znajduje się garnuszek ze złotem. Ciekawostka numer 82. Więcej dynamitu równa się większa eksplozja. Ciekawostka numer 83. Gracze LEGO Fortnite już znaleźli sposób na latanie po mapie. A nawet kolejna ciekawostka, stworzyli coś na wzór fidget spinnera. I przedostatnia ciekawostka, dzisiaj gracze już w tym momencie wymyślili sposób na budowanie 90 w LEGO Fortnite. I na sam koniec ostatnie dwie ciekawostki, mianowicie fall damage w tej grze oczywiście istnieje i otrzymujecie obrażenia, jak przed chwilą zauważyliście, ale pytanie brzmi, czy otrzymujecie obrażenia, jak wskoczycie do krzaka i... O, tak, otrzymujecie. A myślałem, że nie otrzymacie. I nie wiem, jak teraz zakończyć ten odcinek, ale kocham was bardzo, dziękuję za wspieranie mnie z kodzikiem JCOB w LEGO Fortnite i życzę wam miłego dnia. Na razie. Materiał powstał w wyniku płatnej współpracy z Epic Games.